Dzień dobry, Grażyna Raszkowska. Dziś w wywiadzie gospodarczym porozmawiamy o przyszłych emeryturach młodych Polaków. Naszym gościem w studio jest pani Ewa Małyszko, prezes PFRTFI panie prezes, będziemy dzień dobry, będziemy dzień dobry. będziemy rozmawiać o tym czy przyszłe emerytury młodych Polaków szczególnie zapewnią im w przyszłości godne życie. A wszystko dlatego, że 1 lipca ruszyły ruszyły pracownicze plany kapitałowe, które no są bardzo tutaj z tym tematem związane. Dlaczego one właściwie powstały? Skąd się wziął ten pomysł? A pracownicze plany kapitałowe powstały w odpowiedzi na tak naprawdę zapotrzebowanie szeroko pojęte Rynku, ale przede wszystkim w trosce o to, żeby właśnie Polki i Polacy, a szczególnie młode pokolenie, miało odpowiednie zasoby w momencie, kiedy zakończą swoją aktywność zawodową i przejdą na tak zwany wiek emerytalny. Chociaż w dzisiejszych czasach no musimy powiedzieć, że żyjemy coraz dłużej, dbamy o siebie coraz lepiej, i uprawiamy sporty i tak naprawdę przechodząc właśnie kończąc aktywność zawodową i przechodząc na emeryturę, chcemy jeszcze aktywnie funkcjonować na właśnie w świecie. Jeździć, zwiedzać się inne kraje, ale również mieć odpowiednie zasoby finansowe, które pozwolą nam na, na realizację naszych marzeń i na życie na dobrym poziomie, na naszym takim oczekiwanym poziomie. Rzeczywiście jest tak, jak Pani powiedziała, Pani Prezes, że młodzi ludzie niespecjalnie często i niespecjalnie długo zastanawiają się nad tym, jak będzie wyglądało ich życie za ileś tam lat, ale pracownicze plany kapitałowe jednak stworzyły taki mechanizm, że mimo wszystko, że nawet jeśli ktoś o tym nie myśli, Myśli, to jednak w jakiś sposób jest dlatego powiedzmy... Przymuszony, chociaż to słowo nie do końca jest właściwe, ponieważ są to plany dobrowolne. Tak. Pracownicze plany kapitałowe uważam, że to jest naprawdę wyjątkowe rozwiązanie, które jest godne polecenia i poświęcenia uwagi, żeby przeanalizować, jak, jak funkcjonuje. Z racji tego, że rozwiązania, które zostały wprowadzone, to nie są rozwiązania, które tylko i wyłącznie wymyśliliśmy tutaj w Polsce, bo uważamy, że, że wiemy najlepiej. Korzystaliśmy z najlepszych praktyk rynkowych na świecie, z takich. Właśnie sprawdzaliśmy, jak to funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Nowej Zelandii, jakie te rozwiązania są i co się sprawdza, co się nie sprawdza. Jednym z rozwiązań, które właśnie wdrożyliśmy w ramach pracowniczych planów kapitałowych, jest automatyczny zapis, który powoduje, że co do zasady nie musimy nic robić, żeby uczestniczyć tak naprawdę w tym programie, bo wszystko jest po stronie pracodawcy. Czyli jeśli jesteśmy pracownikami, to tak naprawdę nasz pracodawca już jeśli jesteśmy pracownikami na przykład dużej firmy, prawda, bo od 1 lipca to obowiązuje duże firmy, to właściwie to co pracownika czeka? Pracodawca musi mu Zaproponować pewien system? Tak. Pracodawca, obowiązkiem pracodawcy jest, jeszcze wrócę do tego tematu, bo jest dobrowolne dla pracownika, ale obowiązkowe dla pracodawcy. I to myślę, że jest niezmiernie istotne, że właśnie pracodawcy mają obowiązek utworzenia tych rozwiązań, tak aby po prostu docelowo wszyscy, którzy odprowadzają składki emerytalne i rentowe, mogli uczestniczyć w tym pro 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 projekcie. Czyli pracownik może przystąpić do programu, ale pracodawca tak naprawdę no, musi mu zaproponować ten program. Pracownik z automatu jest zapisywany i może wyjść z programu, jeżeli nie chce kontynuować i odprowadzać składki i w dowolnym momencie, tak naprawdę w trakcie całego trwania zatrudnienia, może z powrotem wrócić. Więc to jest ten komfort dla pracownika. Pracodawca, pierwszy taki obowiązek, który jest po stronie właśnie tego podmiotu, to jest wybranie instytucji finansowej. I obecnie na, na, chwilę, na chwilę obecną mamy 19 instytucji finansowych, które oferują usługi zarządzania właśnie pracowniczymi planami kapitałowymi. Są to instytucje finansowe, które musiały spełnić konkretne warunki, czyli mieć odpowiednio wysoki kapitał, 3-letnie doświadczenie właśnie w zarządzaniu funduszami i te, tylko te instytucje, które spełniły te wymogi, które są ustawowe, które właśnie gwarantują jakość świadczonych usług, ale też i odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Pracodawca łącznie z związkami zawodowymi lub jeżeli takie funkcjonują w organizacji albo z reprezentacją pracowników przegląda te oferty analizuje i w efekcie końcowym wybiera instytucję z którą chce zawrzeć umowę o zarządzanie i o prowadzenie rejestrów. W takim razie powiedzmy, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało, co daje pracownikom przystąpienie, czy pozostanie może, prawda, w pracowniczych planach kapitałowych. Dlaczego zwłaszcza młodym pracownikom ma się to opłacać? Zwłaszcza młodym pracownikom na pewno się będzie opłacać z racji tego, że no jak wchodzą na rynek, to tak naprawdę są na, na początku swojej drogi zawodowej i też drogi tak zwanej z, związanej z oszczędzaniem. Więc zakładając, że my, nie wiem, mamy 20 lat i do 60 roku życia chcemy pracować, to jest 40 lat oszczędzania.

A prawdą jest taka, że procent składany, kiedy inwestujemy kapitał i odsetki od tego kapitału później zgromadzone w długim horyzoncie, no tak naprawdę generuje, że nasze oszczędności rosną wprost geometrycznie, więc możemy tak naprawdę małe kwoty oszczędzać, a w efekcie końcowym, gdyby zakończymy już aktywność zawodową, będą duże kwoty na naszych rejestrach. Czy możemy przypomnieć, jakie to, jak to mniej więcej procentowo wygląda tak. dla pracownika i dla pracodawcy? Tak, dzisiaj jest ustalone tak, że składka podstawowa dla pracownika jest 2%, 1,5% dla pracodawcy i tutaj mamy też innowacyjne rozwiązanie jak na Polskę, bo oprócz tego, że uczestniczy w procesie pracodawca pracownik, to również uczestniczy państwo i dla osób, które są właśnie, pozostają w, w procesie jest 250 zł opłaty powitalnej od państwa i później regularnie 240 zł co roku jest dopłacane do rejestru, więc nie oszczędzamy tylko sami. I to robi państwo, to, to jest po stronie państwa. To jest po stronie państwa więc zakładając na przykład, jak są osoby, które mają niskie wynagrodzenia i odprowadzają powiedzmy od średniej, średniego wynagrodzenia 80 zł, to 240 zł, czyli takie trzy składki, dodatkowo dostają od państwa rokrocznie, pod warunkiem, że minimum 6, 6, 6 razy odprowadzili swoje składki. Więc no są czyli tutaj pewna regularność to, jest, to jest regularność. No, to no prawda jest taka, że no, to premiuje się za to, że właśnie jest oszczędzanie regularne. No, tak naprawdę w długiej perspektywie to jest niezmiernie istotne. Ta regularność, szczególnie na początku. Bo jeżeli na początku zgromadzimy więcej pieniędzy, to te pieniądze pracują przez dłuższy okres czasu i wtedy w efekcie końcowym mamy większe zasoby finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej, niż gdybyśmy przez na początku nie oszczędzali, a dopiero nie wiem, 10, 20 lat przed zakończeniem pracy zaczęli oszczędzać. To czyli warto ten... od początku tak, tutaj Warto od początku pozostawać urzyć. w tym tak. programie. To powiedzieliśmy państwo, a kto jeszcze dokłada? Oprócz państwa jest też pracodawca, tak, tak który tak, który to też mówiłam, że 3,5% procent pracodawca pracodawca i oczywiście pracownik sam musi swoje 2%, 2 jednak też no jakby przeznaczać na to oszczędzanie. Tak. Ale to jest podstawowa składka, bo jeszcze jest możliwość dodatkowej składki i też pracownik może dodatkowe 2% i pracodawca też dodatkowe 2%, czyli łącznie może być 3,5% od Pracodawcy. Pani Prezes, a to wiemy, co będzie ewentualnie w przyszłości jaka korzyść dla pracowników, ale czy pracodawcom to też się powiedzmy opłaca? Dlaczego oni mają, no oni przede wszystkim muszą tak, bo są zobowiązani. Ale czy możemy tutaj wskazać też korzyści po prostu dla pracodawcy? Ja myślę, że korzyści jest bardzo dużo, bo chociażby jedną z takich podstawowych korzyści jest, że pracodawca jest postrzegany przez pracownika jako. Instytucja, która jest odpowiedzialna społecznie, dba o to, żeby właśnie pracownicy, którzy mogą skorzystać z takich rozwiązań, które wzmocnią zasoby finansowe na przyszłość, jeżeli wspierają te działania i uczestniczą w tym procesie, to pracownicy bardzo chętnie pozostają w takich organizacjach. Rekomendują też do swoich znajomych, że to jest organizacja, w której warto pracować, bo pracodawca jest społecznie odpowiedzialny, odpowiada na zapotrzebowanie pracowników, a co najważniejsze, myślę, że w sytuacji, kiedy pracownicy mają poczucie, że są gromadzone odpowiednie zasoby, nie muszą się martwić o, o pieniądze, to zupełnie inaczej pracują, bo tak naprawdę poświęcają ten czas właśnie pracy u danego pracodawcy, a niekoniecznie muszą się zastanawiać, czy muszą szukać jeszcze jakiegoś dodatkowego źródła dochodów. Tak, wspomniała Pani również o, o tym już w czasie rozmowy, że jest 19 w tej chwili instytucji finansowych, mm -hmm. które no, biorą udział prawda w, w pracowniczych planach kapitałowych. Ale fundusz, który, którym pani kieruje, jest troszeczkę na innych zasadach i ma szczególną rolę PFRTFI. Na czym polega właśnie ta szczególna rola funduszu, którym pani za, zarządza, którym, którego pani jest szefem? Tak. Nasza szczególna rola polega na tym, że ustawodawca wskazał nas, jako tą instytucję wyznaczoną. I na czym polega nasza rola? Z racji tego, że pracodawca musi wybrać instytucję finansową. Jak wiemy na rynku mamy pracodawców duży, tak jak Pani wspomniała, w pierwszym, w pierwszym etapie są pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 250 osób. Ile jest to jest takich firm mniej więcej? Mniej więcej około 4 tysięcy. Natomiast no gro, większość stanowią jednak małe i średnie podmioty i nie zawsze te podmioty mają wiedzę, czy odpowiednie zasoby kadrowe, czy możliwość zawarcia umów z doradcami, tak żeby przeprowadzić cały proces. I wtedy właśnie jest zagwarantowana instytucja wyznaczona, która zawsze jest gotowa do tego, żeby świadczyć tą usługę dla każdego pracodawcy. I to nie ma znaczenia wtedy, czy to jest duży pracodawca, czy mały pracodawca. Jesteśmy przygotowani do obsługi wszystkich. Jesteśmy tak naprawdę tym takim bezpiecznikiem dla, dla tych firm, że jeżeli nie wiedzą, do kogo dotrzeć i gdzie zapytać, zawsze mogą przyjść do nas. Może się to zdarzyć że na przykład jakiś podmiot stwierdzi, że nie chce obsługiwać takiej małej firmy i odmówi, może odmówić, tak, może odmówić, może odmówić, no to wtedy też pojawia się pytanie co dalej, no to wtedy też my jesteśmy jako instytucja wyznaczona zawsze gotowi tutaj do zastępstwa, oczywiście podmiot może pójść do jeszcze do, do innej organizacji, to nie jest tak, że to jest obligatoryjne, ale niezmiernie jest istotne, żeby właśnie pracodawcy mieli poczucie, że nie, nie zostają sami z problemem, co dalej mają zrobić, gdzie mają szukać, stąd jest nam na bieżąco, Czyli też państwo na, po prostu tak. jako fundusz nie mogą odmówić nawet nie najmniejszej możemy. organizacji, najmniejszej firmy i każdy tam no znajdzie pomoc czy, czy wsparcie, co dalej robić. Teraz to pewnie nie jest takie istotne, bo teraz są te duże firmy, ale za chwilę, jak, jak plany będą się rozwijały, to rzeczywiście może być to duży jakiś problem dla części firm. I właśnie chciałam jeszcze zapytać, jak pani sądzi, jakie mogą być te największe takie ewentualnie kłopoty z wdrażaniem, I... jakieś przeszkody? no i jak zachęcić pracowników żeby jednak pozostawali w tych funduszach żeby zrozumieli że to jest dla nich korzystne to znaczy tak zawsze naj, najbardziej tak naprawdę argumenty które trafiają do pracowników to jeżeli pokazujemy ile tych środków można zgromadzić bo prawda jest taka że jak nie wiemy nie potrafimy sobie policzyć a co nie jest nie jest łatwe to trudno sobie to wyobrazić, czy rzeczywiście to będzie wartość dodana dla nas odpowiednie zasoby, czy nie. A więc korzystamy też z wielu narzędzi, oprócz tego, że systematycznie edukujemy, tłumaczymy, jak, jak funkcjonują pracownicze plany kapitałowe, gdzie są korzyści, ale też zachęcamy do tego, żeby odwiedzić naszą stronę, moje PPK, gdzie jest kalkulator finansowy zrobiony w bardzo przyjazny sposób, bardzo sposób taki graficzny, gdzie można sobie wpisać, jaką kwotę składki chcę oszczędzać na jaki okres czasu. I wtedy się pojawia informacja, ile tych środków jest zgromadzonych. To chyba nowość, prawda? Bo takiej sytuacji to, to, nie było w poprzednich systemach. W poprzednich systemie. systemach tego nie było. To jest bardzo ważny element, dlatego że, no, tak jak mówimy, rozmawiamy o liczbach, o cyfrach, procentach. Trudne do wyobrażenia w momencie, kiedy zobaczymy na kalkularze, no to już jest ten taki pierwszy etap. Ja też zwracam uwagę, jak się spotykam z pracownikami, że niezmiernie ważne sobie wyobrazić w ten sposób. Bo zastąpi, kiedy zakończymy naszą akcję, Aktywność zawodową to prawdopodobnie taka standardowa emerytura będzie stanowiła około 30% naszego ostatniego wynagrodzenia. Więc to, to nie wiele mówię rzeczywiście no właśnie. Więc to, to też mówię no to wyobraźmy sobie, że dzisiaj pracując możemy sobie kupić trzy jabłka, tak? A w momencie kiedy zakończymy tą współpracę, no to okaże się, że 30%, czyli tylko to jedno jabłko. I to daje też taki obraz sytuacji, że no dobrze, no to z tej podstawowej emerytury będę mógł sobie kupić jedno jabłko, ale jeżeli przez ten 40 lat czy 20 lat będę oszczędzał to jest duże prawdopodobieństwo, że będę mógł utrzymać ten standard życia na poziomie zbliżonym do tego, który prowadziłem w momencie kiedy aktywnie pracowałem. Tak, bo w tej chwili 30 czasem niektórzy starsi pracownicy może to jest 50%, ale to rzeczywiście jest zawsze tylko pewna mniejsza kwota, tak, prawda? Tak. Przypomnijmy tylko, że pracownicy i osoby, które są na umowach zlecenia mogą korzystać tak. z programów, a osoby, które są inaczej na przykład mają umowy o dzieło albo są znaczy, tak. Osoby samozatrudnione, no z racji tego, że są samozatrudnione, to same sobie by musiały odprowadzać składkę, więc nie mają tego obowiązku uczestniczenia w ramach pracowniczych planów kapitałowych, ale mają wyższą możliwość, wyższy współczynnik do odprowadzania IGZE, więc mogą sobie oszczędzać przy lepszym współczynniku. Więc też zosta, zostało to zaadresowane, nie zostały to osoby pominięte. Mogą, mogą również w jakiś przynajmniej sposób tak, korzystać tak. Właśnie z... z innego indywidualnego rozwiązania, z większym limitem. Tym, co jest niezmiernie istotne, no bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy możliwość odpisania większej kwoty i oszczędzania środków indywidualnie, to warto z tego korzystać. To też na pewno warto tak. z tego korzystać. Dzisiaj rozmawialiśmy o emeryturach, szczególnie młodszego pokolenia, o przyszłych emeryturach, jak zrobić, żeby, żeby te emerytury były, co zrobić, żeby te emerytury były wyższe. Naszym gościem była pani Ewa Małyszko, prezes PFR TFI. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.